Kiedy spożywaliśmy wieczerze pańską, przypomniała się mi taka refleksja z mojego dzieciństwa. Mogę wam opowiedzieć? Kiedyś, kiedyś kiedy jeszcze nie, nie byłem jeszcze nawrócony, nie, przy, nie przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, przypomniało się mi to z tego względu, dlaczego tak bardzo lubię wieczerzę pańską, dlaczego tak bardzo mnie ciągnie. Zawsze, kiedy słyszę, że jest wieczerza pańska, to szczególne nabożeństwo. Dla mnie to jest święto, to jest uroczystość. Powiem wam, dlaczego tak się dzieje. Kiedy byłem dzieckiem, to e, przychodziłem na spotkania, a nie ze względu na jakieś tam, powiedzmy, słowa Bożego nie rozumiałem wiele, jak to dzieci wtedy nie było szkółki. Chodziłem do kościoła też do, na szkółki, ale, ale dużo słysza, czytałem Słowa Bożego, nie czytałem, przepraszam, słuchałem Słowa Bożego, nie czytałem w ogóle. Ale e, kiedy była Wieczerza Pańska, odkryłem to jednego dnia, kiedy mój dziadek zaprosił mnie. Mówi, przejdź się ze mną, idę sam, przyjdź ze mną. I poszedłem na to spotkanie. Tam nie było szkółki niedzielnej, ale była Wieczerza Pańska. I wiecie, tak mi zasmakował ten placek. Dziadek Kawałeczek urwał mi tego placka. Tak mi zasmakował ten placek, że od tej pory kiedykolwiek była Wieczerza Pańska, ja nie przepuściłem tego nabożeństwa mój dziadek zawsze siadał tak z przodu, żeby mieć jak najwięcej, <noise> więc kiedy on urwał, a nie urywał taki malutki, jak my czasami, taki na dwa palce, tylko taki kawałeczek, tylko pół placka urwał, potem się podzielił ze mną. Wiecie, po jakimś czasie było nawet kłopot z tego, bo ktoś tam zwrócił uwagę, przecież jak, jak tak możesz dziecku, ale mój dziadek nie zwracał na to uwagi. Zawsze, kiedy, kiedy była Wieczerza Pańska, zawsze się ze mną dzielił. I e, dzisiaj mielibyśmy łatwo, ja bym miał łatwo dzisiaj, bo wiem, że zawsze pierwsza niedziela jest Wieczerza Pańska. Ale wiecie, wtedy był taki czas, że w, w, decydowano w ostatniej chwili, gdzieś tam tak, nikt nie wiedział, kiedy będzie Wieczerza Pańska. Było to czasami co drugą niedziela, czasami to była jedna niedziela w miesiącu i to takie decydowane było spontanicznie. Więc ja się musiałem nieźle nagimnastykować, żeby trafić. Wszystkich się wypytywałem, wypytywałem się, szukałem, gdzie to, kiedy tam te placki będą. I wiecie, od tego czasu tak mi zostało, że, kiedy poznałem wartość i rzeczywiście moc Słowa Bożego i wartość, kiedy dowiedziałem się o co chodzi w tym wszystkim, to powiedziałem: Boże, jak ja Ci dziękuję, że to jest dla mnie święto. Od tamtej pory. Dlatego zachęcam Was wszystkich, kiedy mamy Wieczerzę Pańską, uporządkujcie, jeżeli coś trzeba uporządkować i przystępujmy do Wieczerzy Pańskiej, gdyż sam Pan Jezus chce z nami zasiąść. Amen? On się najbardziej cieszy z nas wszystkich. Otwórzmy list do Rzymian, piąty rozdział. Korzystając z tego czasu, który nam został, chcieliśmy rozkoszować się słowem Bożym. Po to przyszliśmy na to miejsce. List do Rzymian, piąty rozdział. Od pierwszego wiersza czytamy tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to. Lubimy, czyli chwalimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który jest nam dany. I może dalej nie będziemy wszystkiego czytać, ale ósmy, roz, ósmy werset tego samego rozdziału. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego Będziemy przez niego zachowani od gniewu. Amen. Hallelujah. Takie wspaniałe słowo. Wiecie, kiedy jakiś czas temu słyszałem jednego człowieka, który mówi, że on pisze książki. Ten człowiek. I on mówił tak, że napisał książkę w ostatnim czasie o czymś, co jest najbardziej, najmniej wspominane wśród wierzących ludzi. I zadał pytanie, co to jest. I wszyscy wymieniali po kolei, co jest najmniej wymieniane, co jest najmniej ogłaszane wśród wierzących ludzi. I wiecie, kiedy żeśmy tak wszystko przelatywali, przelatywali i zgadywali, zgadywali, tam niektórzy już byli blisko, to On powiedział usprawiedliwieni wtedy z wiary. Wiecie, jest jeden temat taki, który miał rację. Ja wziąłem Słowo Boże, to już jakiś czas temu minęło i zacząłem szukać Słowa Bożego. Zacząłem przypominać sobie, ile poświęcamy czasu na to, żeby zwrócić uwagę, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Ile czasu? Bardzo mało, prawda? Uwielbiamy go za to, że nas wykupił, że nas zbawił, uwielbiamy go za to, że nas uzdrowił. Dużo mówimy na ten temat, dużo się cieszymy i chwała Bogu, bo to jest prawda, to jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Ale słowo Boże mówi, usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc co to jest usprawiedliwienie? Co to jest, tak, taki, że to jest tak ważne, że to tak zapominamy? Ja Wam powiem taki przykład ze szkoły, każdy z nas chodził do szkoły, żyjemy w takim fa fajnym kraju, że edukacja jest obowiązkowa i cieszę się z tego. Więc chodziliśmy do szkoły i kiedy chodziłem do szkoły, zdarzyło się mi, że tam gdzieś jakieś trzy dni opuściłem. I wszyscy w klasie już zapomnieli, że mnie nie było wtedy. Nawet moja wychowawczyni zapomniała o tym, że było. Ale kiedy otwierała dziennik, sprawdzając obecność, to zawsze tam wywoływała cieślar, gdzie twoje usprawiedliwienie? Trzy dni cię nie było. A to było tydzień temu już mówię, ale to nic nie ma usprawiedliwienia. I znowu. I kiedy znowu zapomniałem, dzień, dwa, znowu wychowawczyni otwierała dziennik i ja myślałem, że wszyscy zapomnieli, już następną kartkę na pewno odwróciła. Ona odwróciła gdzieś tam nieszczęśliwie, znowu się popatrzyła i mówiła, gdzie usprawiedliwienie. I wiecie, tak długo mi nie dała spokoju, aż musiałem mamę poprosić mówię, mama, nie pamiętam, dlaczego mnie nie było już w tej szkole, już nawet nie wiem. Ale nie było mnie i, i, i wychowawczyni nie da mi spokoju. I wiecie, mama zadała mi trudne pytanie, dlaczego cię nie było. No, wiecie, nie będę rozwijał dalej tematu. W każdym razie już tak uprosiłem moją mamę, żeby napisała mi to usprawiedliwienie. Tak ją prosiłem, tak męczyłem. Mama napisała usprawiedliwienie, na dole zrobiła podpis. Ja z tą karteczką taki szczęśliwy, przyszedłem do szkoły. I kiedy na godzinie wychowawczej pani otwiera dziennik, ja byłem pierwszy przy biurku, uśmiechnięty, szczęśliwy, daje usprawiedliwienie. Ona tak patrzy na mnie, z niedowierzaniem. Ale przeczytała to wszystko i przekreśliła te czynni nieusprawiedliwione, nieobecne. I wiecie, to jest usprawiedliwienie z wiary. Kiedy my za nasze grzechy nie potrafiliśmy zapłacić, nie potrafiliśmy nic zrobić z naszymi uczynkami, aby chociaż jeden z nich był mniejszy, nie potrafiliśmy nic dołożyć do naszego zbawienia, ktoś przyszedł, a ten ktoś, ten ktoś to Jezus Chrystus, syn Boga Żywego. Przyszedł, aby zapłacić za nasze grzechy. To, co czytaliśmy i słyszeliśmy już dzisiaj tutaj, i śpiewaliśmy w naszych pieśniach. Dzięki Bogu za te pieśni. I wiecie, w Słowie Bożym jest napisane, że tutaj czytaliśmy: daje dowód swojej miłości, przez to, że kiedy jeszcze byliśmy w grzechu, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze nie znałem Jezusa Chrystusa i byłem w grzechu, on za mnie zapłacił. On oddał swoje życie za mnie i zapłacił za moje grzechy. Ja bym tego nigdy nie był w stanie zrobić. Nie byłbym tego nigdy w stanie zrobić. Ale Jezus Chrystus Sprawiedliwy przyszedł, aby oddać swoje życie za mnie, grzesznika. I kiedy jeszcze byłem w grzechu, nie wiedząc o tym, On już to zapłacił. On już zapłacił mój dług. Kwestia tylko tego, żebym się dowiedział i dostał to właśnie, ten, ten list. Powiedział, ktoś za ciebie zapłacił cały twój dług. I to się stało, kiedy pewnego dnia mogłem przyjąć Jezusa Chrystusa. Zrozumiałem, że jestem grzeszny i nic z tym nie zrobię. Wiecie, to jest wspaniałe, że kiedy przyszedłem pierwszy raz do Niego, to nie miałem nic, żeby Mu dać w zamian. Stałem przed Nim i wiedziałem, Boże, taki jakim jestem, nie mam nic. Jaki taki zwykły, jakiś taki lichy człowiek, pełen grzechu. A wszystko, co mogłem Mu przynieść, to puste ręce. Nie byłem nic w stanie w za, za zamian ofiarować. Ale on z uśmiechem mnie przyjął i mówi: Ja wszystko zapłaciłem. To ja wszystko dla ciebie zrobiłem. Fajnie, że przyszedłeś. Dziękuję Ci, że przyszedłeś. Przyjął mnie jako swojego syna. Przyjął mnie jako swoje dziecko. To Niesamowita rzecz. Tego naszym umysłem nie jesteśmy w stanie pojąć. Dlatego tutaj piszę: usprawiedliwieni tedy z czego? Z wiary z wiary. Musimy przyjąć wiarę i także przyjąłem wiarą, że Jezus Chrystus oczyścił mnie z moich grzechów, że on przebaczył mi wszystkie moje grzechy i od tej chwili już jestem zupełnie wolny od grzechu. Nie muszę już modlić się, nie muszę chodzić prosić: "Panie, przebacz mi jeszcze tam kiedyś tam, jeść, tam komuś ołówek ukradłem w szkole". Nie muszę już o to robić, gdyż on przebaczył mi te grzechy. Raz go poprosiłem i on to wszystko zapomniał. Wyrzucił to w zapomnienie. Ale jest coś więcej jeszcze, że Pan Jezus usprawiedliwił nas Uczynił nas sprawiedliwymi. Amen? On za nas, za te wszystkie grzechy, on napisał usprawiedliwienie i podpisał się swoją świętą krwią. I kiedy ktokolwiek, kiedykolwiek gdzieś ktoś by ci zarzucił i powiedział ci: A ty, ja ciebie znam z twojej przeszłości, to ty masz usprawiedliwienie. Możesz powiedzieć śmiało, że możesz zajrzeć do dziennika. Możesz popatrzeć do dziennika, że było takie coś. Było tam, jest tam, ale jest usprawiedliwione. I tam jest podpis mojego Pana, mojego zbawiciela. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do czego nam to jest potrzebne? Potrzebne nam to jest do tego, że kiedy przychodzimy przed Jego oblicze, możemy stanąć jako dzieci, jako synowie, jako córki, jako ci, którzy nie mają grzechów. Nie przychodzimy z bagażem grzechu, dlatego że przed oblicze Bożem nie można przyjść w grzechu. Można przyjść złożyć grzech i On go przebaczy, ale grzesznym nie można przychodzić, żeby prosić, załatwić coś, cokolwiek. Bóg mówi, że każdego przyjmie, ale chce oczyścić, chce uzdrowić, chce zbawić. Amen? Hallelujah. Dlatego teraz możesz przychodzić jako wolny, jako ten, który jest usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. I wiecie, kiedyś się wstydziłem tego, żeby mówić o sprawiedliwym, bo to potem się wyśmiewali w pracy, w szkole, gdziekolwiek, albo to ci sprawiedliwi. Teraz mi to jest wszystko jedno, dlatego że to Jezus Chrystus zrobił, to nie ja. Ja nie zrobiłem nic w tym kierunku, żeby usprawiedliwić się. Nie byłem w stanie nawet. Mogłem napisać usprawiedliwienie, ale ktoś się podpisze pod nim. Ja sam na, na, na swoje. Musi ktoś, kto ma autorytet. Ktoś, kto bierze to na siebie. Bierze twoje winy, twoją odpowiedzialność, twoją nieobecność, twoją, można powiedzieć, bumelkę, bierze na siebie i podpisuje się pod tym. Ktoś to wziął na siebie. I ten autorytet, w szkole to była moja mama, a w moim życiu jest Jezus Chrystus, halleluja. On wziął moje winy, moje nieobecności, moje wszystkie przekleństwa, On wziął na siebie i podpisał się, że On to bierze na siebie. To nie jest tak, że tego nie zrobił, zrobił, ale to już jest załatwione, halleluja. To jest usprawiedliwienie z wiary. I my to musimy przyjąć wiarą. Dlaczego to jest tak mało wspominane? Dlatego, że szatan, diabeł, przeciwnik nasz, on nie chce, abyśmy o tym mówili. On nie chce, abyśmy się modlili. Panie, dziękuję Ci, że jestem Twoim synem. Dziękuję Ci, że jestem Twoją córką. Dziękuję Ci, że jestem usprawiedliwiony z wiary. On tego nie lubi. On chce, żebyśmy byli przygnębieni, abyśmy głowy zwiesili na dół, i mówili: Boże, ja jestem ciągle grzeszny i grzeszny. Ja ciągle nieszczęsny i grzeszny. Ale przecież Jezus Chrystus raz na zawsze usprawiedliwił Cię. I chcielibyśmy to wziąć do naszych serc, przyjąć do naszych serc, że usprawiedliwieni z, wiaru, z wiary mamy pokój, w sercach naszych mamy pokój. Świat nie daje ci pokoju, nie może ci dać, ale Jezus Chrystus, tylko Jezus Chrystus, może dać ci pokój. A pokój to znaczy to, że ty możesz stanąć i kiedy rano wstajesz, możesz podnieść wzrok do góry, a Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy nie byli przygnębieni, nie podnosili, nie spuszczali naszych głów na dół. Ale co mówi Słowo Boże? Podnosić swój wzrok do góry, do tego skąd przychodzi pomoc. Amen. Hallelujah. Abyśmy podnieśli wzrok i powiedzieli: Panie, dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem, że jestem usprawiedliwiony, że na moim koncie nic nie ma, że jestem przed Twoim obliczem zupełnie czysty. To, co ludzie mogą tam powiesić na Ciebie, to nie, nie, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jakim jesteś przed Bogiem. A kiedy przed Bogiem, On usprawiedliwi Ciebie, On usprawiedliwi mnie, wtedy możemy być zupełnie wolni, zupełnie czyści. Masz usprawiedliwienie od Pana. Hallelujah. Kiedy, kiedy czasami myślę o tym, mamy takie chwile, i na pewno każdy z Was taki coś ma, że przychodzi przytłoczenie, przychodzi jakieś myśli, przychodzą, że Ty to do niczego się nie dajesz, nie nadajesz. Taka sama krytyka przychodzi. Zdarza się Wam to? Poproszę Was o chwilę odwagi: podnieście tak niszczytko swoje ręce. Czy się Wam to zdarza? Nie jestem sam. Masz takie chwile, że zdajeć się, że nic ci się nie udaje, nie, nie nadajesz się. To to jest, to jest ktoś inny zrobiłby to lepiej. Bardzo często tak, tak to wyobrażamy sobie, prawda? Ale wiecie, te myśli możemy przez usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie, możemy je wyrzucić. W liście do kolosal jest napisane, abyśmy myśleli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Amen nasze myśli, abyśmy podporządkowali Jezusu, Jezusowi, Chrystusowi. Jak to się stanie? Przez to, że usprawiedliwienie jesteśmy z wiary. Przez to, że On usprawiedliwienie napisał dla ciebie, że On, u, u niego jesteś cennym, u niego jesteś cennym, Jeste, jestem cenny przed jego obliczem każdego dnia, kiedy On chce się ze mną spotkać, a bardzo chce z każdym z was i z każdym z nas się spotkać. Z wszystkimi nami. On jest, nie, nie jest ograniczony czasem ani przestrzenią. Nie trzeba się na godzinę wyznaczoną umawiać. Rozmawiałem z jedną siostrą przed spotkaniem i mówi, że tyle ludzi tam było, tak dobry do, lekarz jest, dobry doktor, i tyle ludzi było, y, czekało w kolejce. Bardzo dużo ludzi, że jak on to wszystko daje rady, żeby z każdym porozmawiać, poda ręki, porozmawia, badania musi zrobić, to wszystko. Jak on to wszystko pogodzi? Wiecie, u pana Jezusa nie, nie trzeba się umawiać na godzinę. Nie musisz się martwić, że. O, o 6 rano się Marek modli, więc ja będę musiał 6:15 żeby chociaż do niego na chwilę zostało, a, a potem dla mnie, żeby Pan Jezus miał czas. Nie, on nie jest ograniczony. Nasze ciała są ograniczone. My jesteśmy, żyjemy na świecie i tutaj mamy czas, mamy przestrzeń, mamy limity. Bardzo tego jest mało wszystkiego. Od dzisiaj jest taki trend, że wszystko się coraz szybciej dzieje. Trzeba wszystko streszczać, trzeba wszystko do minimum. U niego tego nie ma. Nasz Pan ma czas dla Ciebie. On się cieszy każdego dnia, kiedy przychodzisz do Niego, kiedy umówisz się z Nim, o której porze dnia i nocy On jest gotowy, przez Ducha Świętego On chce z Tobą rozmawiać, chce mieć z nami relacje. Halleluja. I usprawiedliwienie mówi nam o tym, że jesteśmy synami i córkami. Amen? Że jesteśmy synami i córkami, że nie jesteśmy kimś obcym, że nie jesteśmy kimś dalekim, że nie jesteśmy dla Niego kimś, kto... Kto, kto, kto to, to tak zrobił, niewolnikiem, kto, który sobie przyszedł tam gdzieś nie wiadomo skąd. Mówi nam usprawiedliwienie o, to, o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego e, synami i córkami. Nie, nie w stanie by było nie przeczytać tego piątego rozdziału dalej. Tutaj czytaliśmy. Usprawiedliwienie wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Halleluja. Przez kogo? Przez Pana Jezusa Chrystusa. Tu się nic nie dzieje bez Pana Jezusa Chrystusa. On to dla nas uczynił. On to dla nas zwyciężył i jemu niech będzie chwała, tylko jemu chwała. My nie musimy martwić się o tym, że, że podnosisz wysoko głowę i dziękujesz Bogu za, za to, że jesteś usprawiedliwiony, ale możesz chlubić się tym, możesz się tym cieszyć, możesz tym rozkoszować się, chwalić się wszystkim z tym, wszystkim i tym samym bo to Jezus Chrystus uczynił dla nas. Jest napisane przez Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Właśnie dzięki e, dzięki też Jezusowi Chrystusowi mamy dostęp i też przez wiarę. Zauważcie, że tutaj jest często mówione przez wiarę. To się bardzo często dzieje tak, że my myślimy, że gdybyśmy to potrafili zobaczyć, byłoby nam bardzo łatwo. Właśnie tu się musimy przyzwyczaić, że przez wiarę. Tak jak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, uwierzyliśmy, że w tym momencie On wziął nas, przeniósł z królestwa ciemności do światłości, i od tej chwili jestem Jego dzieckiem, Jego synem, Jego córką. Tak samo przez wiarę tutaj możemy przychodzić przez Jezusa Chrystusa. Mamy dostęp do łaski. Nie musisz o nic żebrać, prosić, błagać, nie musisz yy, nie wiadomo jakich rytuałów robić, dlatego że łaska to jest to coś, co Bóg daje za darmo. Przez niego mamy dostęp. Znowu przez pana Jezusa Chrystusa. On zapłacił moje grzechy, on usprawiedliwił mnie. On powiedział to wszystko już z przeszłości, teraz przed tobą daje przyszłość. Ale on też dał łaskę i mówi, teraz za darmo możesz przychodzić każdy dzień. To jest łaska, której stoimy, chlubimy się na Dzień Chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Wiecie, i nie sposób jest nie powiedzieć też o uciskach i o cierpieniach i o doświadczeniach. To jest część naszego życia. Tu was chcę pocieszyć. Ale w Jezusie Chrystusie mamy dostęp do Ojca. Mamy dostęp przed tron Boga. Że każdy z nas, w każdej sytuacji, jak jesteś, może znajdujesz się w w sytuacji kiedy chcesz wielbić Boga, chcesz tańczyć, chcesz cieszyć się i wielbić, wysławiać go i rób to. Kiedy radość jest w twoim sercu, nie zatrzymuj tego, rób to. Bądźmy autentyczni, chciejmy dziękować, chciejmy się cieszyć, chciejmy się śmiać, kiedy mamy do tego powód, ale też przychodzą chwile, kiedy mamy doświadczenia i cierpienia. I wtedy też musimy wiedzieć, że Boża obecność jest z nami, że Bóg jest cały czas z nami, jego łaska jest cały czas z nami. Bóg nigdy się nie zmienia. On jest cały czas z nami, aby nam dać rękę, aby przeprowadzić, aby dać posilenie. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, chcę Ci powiedzieć w szczególny sposób, nie zapomniał Bóg o Ciebie. Może Ci się tak wydaje, ale przyjmij wiarę, że usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem. Mamy ten pokój w sercach naszych. Halleluja! haleluja. Dziękuję Bogu, że, że naprawdę nie musimy, myśleć, nie musimy myśleć w zamieszaniu, nie musimy się tutaj martwić o nic innego. Wiecie, kiedy modliłem się o ten rok, na początku roku, kiedy modliłem się o ten rok, i mówię, Panie. Powiedz mi, co w tym roku chciałbyś przez Ducha Świętego do mnie, do, mnie, do nas, do, naszych, do moich rodzin, do, do, do mojej rodziny, do naszych rodzin, co byś chciał tak w szczególny sposób. Wiecie, Duch Święty pokazał mi, nie wiem, czy mówiłem już o tym, o tym, a czy nie, pokazał, że w szczególny sposób, w tym 2016 roku, Bóg chce dla nas, do nas mówić o objawieniu, objawieniu Słowa Bożego, przez ducha objawienia. Abyśmy rozumieli słowo Boże. Dlaczego? Dlatego, kiedy zacząłem się zastanawiać nad moim życiem. Wiele lat już wchodzę za Panem, ale wiele doktryn w moim życiu jest takich religijnych, jakichś takich starych, które nie mają pokrycia w słowie Bożym. Wiele rzeczy potrzebuję zmienić w moim życiu. Nie wiem jak u Ciebie, ale w moim życiu. Dlatego Duch Święty przychodzi teraz. Przychodzi, aby w objawieniu objawiać słowo Boże. To, co ma potwierdzenie w słowie Bożym, aby na tym budować. Abyśmy nie polegali na jakimś tam powiedzeniu, ale na Słowie Bożym. Amen? Rozumiecie mnie o co chodzi? I Dlatego cieszę się, że kiedy Słowo Boże mogę czytać, modlę się Duch Święty, objawiaj Słowo Boże, objawiaj Go, gdyż w Nim jest głębia, w Nim jest życie. A my, kiedy zrozumiemy Go, będziemy wiedzieć, nie musimy myśleć dwojako, ale możemy wiedzieć, jaki jest Bóg, co zależy, co za, na czym zależy przeciwnikowi, a na czym zależy Bogu. To będziemy wiedzieć. Te granice, będziemy rozróżnić mogli dobre od złego, tak powiem prosto. Wiecie dlaczego? Bo w naszym życiu, często i ja tak mam, w moim życiu, przyłapuje się na tym, że szatan przychodzi po to, w Ewangeliana dziesiąty rozdział jest napisany, aby kraść, zabijać i niszczyć. On nie ma innego zamiaru, ale przychodzi po to, aby zniszczyć Twoje życie, aby, aby ukraść Ci radość, aby ukraść Ci pokój, aby ukraść w Twoim życiu zadowolenie, coś, co, co przynosi Ci radość, co przynosi Ci szczęście. Potem przychodzi, aby coś zabić. Zabić jakąś nadzieję, zaczynasz wątpić, zaczynasz myśleć negatywnie o swoim, o swoim życiu, o swoich bliskich, o, o, o kimkolwiek. Zaczynasz się domyślać, zamiast żyć rzeczywistością. I z tego nic dobrego nie ma. Po to przychodzi szatan. A w, li, w liście Jakub'a jest napisane po co przychodzi Bóg. W nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia. On jest Ojcem Światła. Nawet chwilowego zaćmienia. On ma myśli o pokoju. On ma myśli o radości, o tym, aby zgotować do Ciebie przyszłość. Amen? Przyjmujecie to? Hallelujah. Dlatego będziemy mogli jasno rozrozumieć, kiedy będziemy żyć w usprawiedliwieniu Jezusa Chrystusa. Podnieść nasz, nasz wzrok do góry i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że Ty dotknąłeś mojego życia, że Ty usprawiedliwiłeś, że Ty dałeś mi sprawiedliwość Twoją. Jezus Chrystus umiera, Syn Boży na krzyżu, jako sprawiedliwy za grzeszników. A teraz on mówi, po swoim złatwystaniu mówi: Wtedy ja wam daję moje, moją sprawiedliwość. Usprawiedliwiam was. I żyjecie tak, jakby, jakby moja sprawiedliwość jest wasza. Rozumiecie to? Hallelujah. My to ciężko mamy zrozumieć. Diabeł będzie się starał mocno, żeby powiedzieć: Nie, ty nie jesteś sprawiedliwy. Ty nie jesteś sprawiedliwy. Ty musisz trochę jeszcze popracować nad sobą. jeszcze musisz trochę odklęczeć. Ty jeszcze musisz swoje tam powiedzmy odmówić swoje będziesz musiał odpracować, a w wielu dziedzinach jeszcze będziesz musiał, żeby być sprawiedliwy. Nie. To, co chcesz zrobić dla Jezusa, to chcesz zrobić w wdzięczności. Jako sprawiedliwy, jako ten, którego Jezus Chrystus usprawiedliwił. Chcesz zrobić, to robisz dla Niego wdzięczności. Panie, jak ja Ciebie kocham, chcę coś dla Ciebie zrobić. Bóg daje Ci możliwość, otwiera Ci drzwi, zaczynasz robić, sprawia Ci to przyjemność, cieszysz się. Kiedy daje Ci Słowo objawione, młodzi ludzie, kiedy Bóg daje Wam Słowo, dzielcie się tym. Dzielcie się tym, gdyż Duch Święty objawia to Słowo. Halleluja. Ja też zachęcam na nowo do czytania Słowa Bożego. Jest dzisiaj wiele możliwości: można czytać na komputerze, można czytać w telefonach, są aplikacje, można Słowo Boże czytać, ale weźcie też Słowo Boże pisane, bo jak bateria padnie, to nic nie zastąpi Słowa Bożego. <laughs> Hallelujah. Ja bardzo rozkoszuję się Słowem Bożym, dziękuję Mu. Ja chcę Wam zadać wyzwanie: czytajcie Ewangelię Marka i powiedzcie mi, co najbardziej kochał Pan Jezus Chrystus, schodząc po Ziemi. To jest niesamowite objawienie. Dlatego zachęcam was do czytania Słowa Bożego. Znajdźcie ten moment. Znajdźcie, jest taki moment w Ewangelii Marka, kiedy czytasz, czytasz, czytasz i wydaje ci się, że idziesz pod górę. Ale kiedy w pewnym momencie Duch Święty zaczyna przejmować kontrolę i zaczyna tłumaczyć ci, o co chodzi Panu Jezusowi Chrystusowi, zaczynasz płynąć, zaczynasz frunąć. Zachęcam was do tego. Otwierajcie Słowo Boże, czytajcie. To jest w Ewangelii Marka. Ja to znajduję czasami w innych Ewangeliach, ale szczególnie mnie to pochwyciło, kiedy, kiedy Duch Święty tłumaczy zaczyna mówić do Twojego serca, i zaczynasz widzieć, że, że te litery zaczynają żyć. Halleluja! To jest to. Czytajcie Słowo Boże, bo w nim jest objawienie. A Bóg chce, szczególnie w tym roku, chce przynieść objawienie do Twojego serca. A kiedy to już będziesz miał, kiedy złapiesz to, to chciej się podzielić z tym kimś innym. Niech też ktoś inny będzie zachęcony, żeby żyć blisko Boga. Chciałbym taki z Ewangelii, z Ewangelii, Jana, z Ewangelii Łukasza przepraszam, jeszcze takie słowo, tego nie myślałem czytać, ale odnośnie tego zachęcenia Słowa Bożego, abyśmy czytali. Odwórzmy Ewangelię Łukasza jeszcze, 15 rozdział. Otwórzcie to, macie swoje Biblię, otwórzcie to, bardzo was proszę. Jest to bardzo ważny fragment, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy chcesz słyszeć Jego Słowo, kiedy czytasz Jego Słowo, przyjdziesz do Niego, On zacznie mówić do ciebie. Ja was zachęcę jednym takim wersetem, który też mówi o usprawiedliwieniu, o synostwie, o tym, że jesteśmy synami i córkami Boga. Jeżeli przyjąłeś Jego jako swojego Zbawiciela, jeżeli poprosiłeś Go, aby przebaczył twoje grzechy, nie jesteś już niewolnikiem, nie jesteś najemnikiem, nie jesteś kimś obcym albo kimś bliższym, ale jesteś synem, córką. A to jest bardzo wiele znaczy. To bardzo wiele znaczy. Jesteś synem, córką, a to bardzo wiele znaczy. Hallelujah. I czytajmy tak, nie będę całej tej historii czytał, ale przeczytajmy 15 rozdział, 31 wiersz. Wtedy on rzekł do niego, trochę przybliżę wam tę historię, to chodzi o syna marnotrawnego. Ale tutaj już chodzi nie tylko o marnotrawnego, ale o tego drugiego Syna. I wtedy Ojciec. Tam Pan Jezus przedstawił bardzo wyraźnie Ojca, jako naszego tatusia Ojca w niebie. I tutaj jest napisane w 31 wersecie tak. Ojciec wtedy rzedł do Niego, Synu, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko moje jest Twoim. Ten jeden wiersz zmienił moje życie. Ja chciałbym. Rozbić to jest jedno zdanie. Ojciec powiedział jedno zdanie, ale ja bym to chciał rozbić na trzy zdania. Poloniści będą mieć z tym problem, bo nie wiem, czy jeden wyraz może się zaliczać do zdania. Ja to rozwinę, żeby polonistów zaspokoić. Wtedy on rzekł do niego, synu, ja bym chciał rozwinąć to jako pierwsze zdanie. Synu, córko, zwróćcie uwagę, co ojciec mówi. Synu, córko, on zwraca się do ciebie, że jesteś jego dzieckiem. A stało się to przez krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie jesteś kimś obcym, ale On mówi do Niego wprost, cztery oczy. Mówi do Niego: Synu, córko. I Ty jesteś synem i córką Boga, wszechmogącego Boga. Stało się to przez Jezusa Chrystusa. I tak właśnie Bóg zwraca się do Ciebie. Bóg Ojciec tym właśnie zwraca się do Ciebie: Synu, córko, dziecko moje. I to będzie, Jeżeli macie coś do pisania, zapiszcie sobie, bo to będzie wam potrzebne przez całe życie. To zmieniło moje życie i zmienia go każdego dnia. Nie jesteś już obcym, nie jesteś przybyszem, nie jesteś kimś, kto jest odległy dla Boga, ale słuchajcie to dobrze: synu, córko, dziecko moje, mówi do ciebie po imieniu, jesteś moim dzieckiem. Co jest ważniejszego? Rodzice, powiedzcie mi, co jest ważniejszego do rodzica od dziecka. Przez całe wasze życie jest dużo starszych ludzi. Wychowaliście dzieci, macie może wnuki, już co jest ważniejszego od dziecka? Czy było coś w życiu, co żałujesz, że było ważniejsze od dziecka? Na pewno nie. Ktoś najważniejszy w Twoim życiu. To, to, to ludzie, którzy są najważniejsi w Twoim życiu. Dla nich byłbyś w stanie wszystko oddać, wszystko dla nich zrobić. Syn, córka. Ojciec mówi tak, i to pierwsze zdanie, zapiszcie to jako pierwszy wół: synu, córko. Drugie, ty zawsze jesteś ze mną. Czy jesteś tak w twoim życiu? Skoro ojciec tak mówi, to tak musi być. Ty zawsze jesteś ze mną. Od chwili, kiedy przyjąłeś mnie, kiedy poprosiłeś Jezusa Chrystusa, aby zmienił twoje życie, kiedy poprosiłeś go, aby, aby wszedł do twojego życia, zamieszkał, aby był zbawicielem twoim, przebaczył twoje grzechy, ty zawsze jesteś ze mną. Nie ma chwili w Twoim życiu, kiedy na chwilę nie ma, nie ma Ciebie przy, przy Ojcu. Nie ma takiej chwili, chyba żebyś chciał. Ale ja wiem, że nie chcesz. Chcesz być zawsze z Ojcem. I Ojciec tutaj mówi: To nie jest nasza modlitwa, ale wyobraźcie sobie, że to mówi Bóg Ojciec: Ty zawsze jesteś ze mną. Synu, córko moja, dziecko moje, Ty zawsze jesteś ze mną. Niech to będzie drugie zdanie. I wiecie, tutaj też nie ma naszej zasługi. Czy jestem w stanie coś zrobić, żeby zawsze być z Bogiem? Co się stało, że jestem tak blisko Niego, a on jest moim ojcem? Jezus Chrystus na Krzyżu, na Golgocie. Będę to powtarzał dzisiaj kilka razy. Wiecie, jeżeli ktoś będzie odsłuchiwał to kazanie, to to będzie jak melodia, jak piosenka. Niech to będzie refren. Jezus Chrystus, mój Pan Zbawiciel na Krzyżu wywalczył to, że Bóg, Ojciec, zawsze jest ze mną. Ja jestem zawsze z nim. Żyję na Jego podwórku, mieszkam u Niego i jestem zawsze z Nim. I tu musicie użyć waszej wiary. Ja nie dam rady więcej. Jeżeli w to uwierzysz, zmieni to Twoje życie na zawsze. Hallelujah. To będzie zmieniać każdego dnia Twoje życie. Kiedy zrozumiesz, że Bóg Ojciec, Ten, który jest ponad wszystko, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył wszystko, co jest, który stworzył Ciebie w końcu i stworzył Ciebie wspaniałego, pięknego, piękną, to On zawsze jest z Tobą. Hallelujah. Trochę zmartwieni jesteś. A przecież to dobra nowina. Dziecko moje, Ty zawsze jesteś ze mną. I teraz trzecie zdanie. I tutaj mamy chrześcijanie i ludzie wierzący, mamy bardzo wielki z tym problem. I wszystko moje jest Twoim. Panie, no ale bez przesady. Ty jesteś tak bogatym Bogiem. No, chociaż troszeczkę, ale przecież wszystko. Chcę Wam na nowo uświadomić, że to mówi Bóg. To mówi Ojciec. Tego nie mówię ja, tego nie mówi nikt z nas, to mówi Bóg. I wszystko moje jest Twoim. Napiszcie sobie to. Zapamiętajcie to. Synu, jesteś Jego dzieckiem. Dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Dzięki ofierze na Golgocie. Ty zawsze jesteś ze mną. Czy jest jakaś okazja, żeby w życiu, kiedy byś się martwił, my mamy takie chwile, przez dzień. Tak, coś ci się nie wychodzi, coś ci się nie darzy w pracy albo w szkole, albo, albo gotujesz obiad, coś ci nie wychodzi i mówisz: Boże, panie Jezu, gdybyś tu był. <grystanie> Pewne kobiety tak mówiły: Panie Jezu, gdybyś tu był, byłoby inaczej. Ty zawsze jesteś ze mną. Uwierzmy w to. To jest broń przeciwko szatanowi. Szatan zawsze będzie przychodził i mówi: A widzisz, gdyby tu Bóg był, <grystanie> to bym się z Ciebie nie musiał śmiać, ale teraz mi jest śmiesznie, tobie nie. Wtedy możesz powiedzieć, Panie, jesteś moim ojcem, moim tatusiem, i ty zawsze jesteś ze mną, a ja jestem z tobą. Jestem na twoim podwórku. Żyję na twoim gospodarstwie. Jestem twoim dzieckiem, twoim synem. Ukochanym w dodatku. Hallelujah. I wszystko moje jest twoim, ojciec mówi. Hallelujah. I mówi: Ojcze, wszystko twoje jest moim. Fajnie tak powiedzieć. Spróbujcie, kiedy będziecie modlić się, kiedy będziecie mieć czas w swoich domach, to w modlitwie powiecie: Ojcze, dziękuję Ci, że wszystko Twoje jest moim. I powiedzcie to kilka razy. Wszystko Twoje jest moim. Zanim to dojdzie do Was, to trochę czasu minie, ale to musimy przyjąć wiarą, gdyż to Bóg, ojciec mówi. Trzy wspaniałe rzeczy. W jednym zdaniu Bóg powiedział: Hallelujah, jakież ważne słowo. Wszystko Twoje jest moim. Zwróćcie uwagę, że ten syn. Kiedy, kiedy przyszedł, to On mówi: Dajcie Mu najlepszą szatę, zbawienie, najlepsze oczyszczenie, najlepszą szata, szata zbawienia, przyodziejcie Go. On jest moim synem i jest godzien, aby nosić tę szatę. My czasami się krzyczymy po naszemu powiem i mówimy Boże ale ja nie jestem godzien ja, ty, ja nawet głowy nie mogę podnieść do góry a ojciec mówi podnieś synu mój głowę do góry przecież jesteś moim dzieckiem moim ojcem Mo, jestem twoim ojcem a ty jesteś moim synem moją córką podnieś swoją głowę do góry halleluja, tak powolutku no dźwigasz dźwigasz tak jakby kręgi szyjne szwankowały podnosisz i mówi tatusiu ojcze a on się cieszy w tej chwili najbardziej on się cieszy nareszcie nareszcie chcę widzieć twoje oczy chcę popatrzeć w twoje oczy Taki jest nasz Ojciec, Bóg. Halleluja. I, i wiecie, kiedy, kiedy ten syn przyszedł, to Ojciec mówi: Szata, zbawienie, najlepsze rzeczy. Potem sandały. Sandały były obrazem statusu życiowego. Wiecie, niewolnicy, ludzie, którzy, którzy słudzy, oni chodzili boso. Ale ktoś miał buty, ktoś miał sandały, to już był kimś. I Ojciec mówi: Dajcie mu sandały, bo On nie jest wyjątkowy. On nie jest byle kim, On jest kimś. To jest mój syn. Jestem z Niego dumny. To jest moja córka, i jestem z niej dumny. Amen. Haleluja. Ojciec też coś innego powiedział, więc mamy status życiowy, mamy, mamy to, że Bóg nas wywyższył do, do, do poziomu swoich dzieci. My nic nie zasłużyliśmy. Ale On to zrobił. Usprawiedliwieni wtedy z wiary. Haleluja. Została nam wiara. Musimy wierzyć w to. Słowo Boże tak mówi i wierzmy w to. Następną rzecz, którą zrobił, to mówi przynieście pierścień. Pierścień, który będzie go charakteryzował tym, że jest moim synem. Że nie jest kimś tam, kogoś tam synem. Że jest tam kogoś tam znanego, nieznanego, mniej lub bardziej. Ale każdy, kto zobaczy z tym pierścieniem, będzie wiedział, do kogo on należy. Że jest moim dzieckiem, moim synem. Gdziekolwiek przyjdzie, że ma autorytet w moim imieniu, ja mu daję autorytet, że tym pierścieniem będzie mógł się... Yy, Legitymować. Możecie to rozwinąć. Ja nie będę tego rozwijał już tej myśli, ale rozwincie to w swoim domu. Następną rzecz, którą Bóg zrobił, mówi najlepsze ciele, tuczne ciele. Ubijcie zróbmy imprezę, zróbmy gościnę. Dlatego, że w moim domu jest bogactwo, jest obfitość. I chcę się cieszyć, chcę się razem z nimi cieszyć. I Bóg też nie, nie, nie powiedział, no to może jakoś taką. Starszą krowę, żeby już nie było żal, <laughs> ale on to, co najlepsze. Czy, czy nie daje nam to słowo Boże wyraźnego obrazu, jaki jest nasz Bóg, jaki jest nasz Ojciec? Popatrzcie, najlepsze rzeczy. Złoto. Złoto tak samo y, obrazuje bogactwo. W twoim życiu, jeżeli brakuje ci, jeżeli od pierwszego do ostatniego zaczynasz wyliczać i mówisz, panie, pomóż mi. To zacznij modlić się tym słowem. Wszystko moje jest Twoje. Ojcze, to, co jest u Ciebie, niech będzie u mnie. Hallelujah. Obraz tego, że jesteśmy zbawieni, oczyszczeni Jego świętokrwią, nasze szaty, szaty sprawiedliwości, w innym miejscu Słowo Boże mówi. Ale tak samo i obfitość stołu. To nie jest coś starego, to nie jest coś, co zbywa, to nie jest coś, z czego by było żal, ale Bóg Ojciec daje najlepsze, najlepsze rzeczy. Hallelujah. Czy wgłębiamy w to. Najlepsze rzeczy ma dla Ciebie przygotowane. I dlatego chcę Was zachęcić, na nowo zachęcić, abyśmy przyszli przed Jego oblicze z ufną odwagą. Jak Słowo Boże mówi, dlatego przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Halleluja. Powtórzę to jeszcze raz. Przystąpmy do tronu z ufną odwagą do tronu łaski, do naszego Pana, do naszego Boga, do naszego Ojca, do naszego Tatusia, przystępujmy z ufną odwagą. Co to znaczy? Odwaga to wiemy, co to znaczy, ale z ufną, ufną to znaczy to, że kiedy przychodzę, to On mnie nie, nie odprawi z kwitkiem, ale wiem, że to, po co przyszedłem, to zostanę. Amen? Dlatego przychodzimy po to. Kiedy walczymy, kiedy się modlimy, kiedy się staramy, u nas czas płynie dużo inaczej niż u Boga. On czasami potrzebuje nas mieć dłużej, żebyśmy coś mogli zrozumieć. Czasami my byśmy chcieli, Panie, ale ja już drugi dzień przychodzę, a ja modlę się, a tu nic. <słuch> Aleluja. Nasz Pan ma inny czas. On chce nas mieć. Na własność. To jest Jego najwa najważniejszy cel. A kiedy już jesteś z Nim, On mówi: Popatrz, teraz całe to moje gospodarstwo, wszystko co mam, całe moje bogactwo i wszystko co jest, Ty jesteś moim synem, moją córką i to jest Twoje. A Ty otwierasz oczy i mówi: Panie, a tyle lat, ja tutaj tylko tak z krawkiem coś i tam, myślałem, że zapracuję, no to może coś tam sobie. Nie, to wszystko jest Twoje. Hallelujah. To wszystko jest Twoje. Synu mój. Córko moja, dziecko moje, Bóg mówi do ciebie. Jeżeli nic z tego słowa nie zapamiętalibyście dzisiaj, to chcę, abyście zapamiętali te trzy zdania. Synu, córko, zawsze jesteś ze mną. Uwierz to, a diabeł nie będzie miał dostępu do twojego życia. Wszelkie myśli będziesz mógł odrzucić, będziesz mogła odrzucić, że, że się nie nadajesz, że, się, że, że, że to nie jest tak, jak powinno być, że nie wychodzi ci w życiu, innym wychodzi, tobie nie. Odrzucisz to i mówisz, że jestem dzieckiem wspaniałego Boga Ojca. Halleluja! Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko moje jest Twoim. Haleluja. My, ludzie wierzący, mamy często problem z tym i my mówimy sobie, tak mawiamy sobie, że to jest nieskromne. To jest takie trochę nieskromne, tak nie wolno. Wiecie, i to jest właśnie z tych doktryn, tak? Dobrze powiedziałem? albo takich teorii religijnych jakich które właśnie w moim życiu muszę się rozprawić z nimi dlatego że słowo boże mówi wyraźnie kim jest nasz ojciec kim uczynił nas przez Jezusa Chrystusa co Jezus Chrystus zrobił dla nas abyśmy byli w godności jego dzieci abyśmy żyli jak dzieci jego jak synowie jak córki jego amen Halleluja I czasami my zwieszamy głowę na dół i mówimy ciągle, Panie, niegodny, niegodny, niegodny. A ojciec mówi, synu mój i córko moja, kiedy w końcu powiesz mi, jestem godny i przychodzę przed Twoje oblicze? Chciałbym to raz usłyszeć. Więc przychodźcie z ufną odwagą i właśnie usprawiedliwienie do tego nas nawołuje. Dlatego diabeł tak bardzo prze na to, abyśmy w to nie uwierzyli. Bo kiedy w to uwierzymy, to wiecie, co się stanie? Przyjdziesz z ufną odwagą przed tron Ojca i weźmiesz to, co potrzebujesz. I to zacznie działać w Twoim życiu i w moim życiu. Halleluja. Dlatego zróbmy wszystko, aby się przebić przez to. Jeżeli potrzebujemy zmienić nasze myślenie, zróbmy to. Padnijmy na kolana, modlimy się tak długo, aż to się stanie. Przyjdźmy przed tego oblicze i powiedzmy, Panie, daj mi wskazówki. Ja to chcę, ja to muszę mieć, ja w swoim życiu to muszę mieć. Mieliśmy takie słowo wspaniałe, aby się czekać jeden na drugiego. Wiecie, w Bożej obfitości jest coś takiego, że kiedy jest pełny stół, kiedy jest obfitość. To przestajesz myśleć o sobie, bo jesteś zaspokojony, myślisz o innych, że wystarczy jeszcze dla innych. I to jest właśnie to, że chcesz zacząć dzielić się z innymi. Ty chcesz, aby się to wylewało na innych. Zaczynasz mieć pragnienie, Boże, pragnienie w swoim sercu, że to nie tylko dla mnie, ale dla kogoś innego. A dopóki jest mało, to wydaje się, że tylko dla siebie potrzebuję. Bo gdybym to ujawnił, to może dla mnie braknąć. Dlatego musimy skosztować Bożej obfitości, dlatego to słowo musimy zrozumieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi, usprawiedliwieni z wiary. Halleluja! Bo wtedy będziemy mogli otworzyć okna niebieskie, te, które są otwarte, ale my tak naprawdę ich blokujemy dla siebie. Potrzebujemy dla mnie, dla mnie, dla mnie. Ale kiedy jest obfitość, to mówisz, przecież tu dla całego miasta wystarczy. I zaczynasz myśleć o innych. A to są myśli Boże. Hallelujah. Bóg właśnie takimi myślami myśli. On nie myśli, aby się skupić na małej, na małym, na czymś tam, ale on chce obdarowywać. Jego natura jest, aby obdarowywać. On dał swojego syna po to, aby zbawić mnie i Ciebie, aby zbawić cały świat. I dał nam autorytet, dał nam moc, dał nam słowo Boże, abyśmy z tego korzystali. Korzystajmy z Bożej obfitości, a inni będą najedzeni, nasyceni. Hallelujah. Amen. Przychodzimy przed Jego oblicze z weselem, z okrzykiem radości. Przychodzimy przed Jego oblicze, podnosząc nasz wzrok do góry, i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że mogę dzisiaj przyjść do Ciebie wyprostowany, podniesioną głową do góry. Halleluja. A to się stało dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest moim Panem, który jest chlubą mojego życia. A kiedy przyjdzie Ci przechodzić przez cierpienie, przez doświadczenie, zrozumiesz to i możesz przychodzić i mówić: Panie, dziękuję Ci, że przed Twoim obliczem znowu mogę podnieść oczy do góry. Że to nie sprawia, że ja przybity jestem coraz bardziej do ziemi, ale coraz bardziej wznoszę do wzrok do góry. Pan Jezus powiedział pewnego razu rzeczy, które się mają wydarzyć, i ciarki przechodzą, włosy stają na plecach. A On na końcu mówi takie zdanie, ale kiedy to się zacznie dziać, to co, skłońcie swoje głowy na dół, uklęknijcie, podnieście, stulcie się tak, gdzieś tam się sten, bo wiecie, jakby tam w razie, żeby się tam w głowę nie dostać. Nie. Pan Jezus powiedział: podnieście swoje głowy w górę. Skąd przychodzi pomoc? Kiedy najgorsze rzeczy w Twoim życiu się da, z, z, zdarzają, kiedy by przyszło jakieś doświadczenie i przyjdzie jakieś doświadczenie do Twojego życia, to masz podnieść jeszcze wyżej głowę. Haleluja. To jest usprawiedliwienie z wiary. To jest usprawiedliwienie z wiary. Haleluja. Diabeł tego nienawidzi i nie toleruje. On wszystko będzie robił, żeby Ciebie zwieść. Wiecie, ja Wam powiem, że kiedy to słowo chciałem przeczytać tutaj, to jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu, żeby przygotować to słowo. Takie doświadczenie na myśli, chodzi o myśli, że myślałem, że tego nie będę czytał. Już miałem Ewangelię Marka otworzoną, żeby coś innego przeczytać, co, co na przykład nie miałem przeciwności. Diabeł nie toleruje i nie chce, abyś ty zrozumiał, abym aby ja zrozumiał, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni i że możemy przyjść ze śmiałą odwagą, możemy przyjść z wyprostowanymi plecami i z podniesioną głową do Niego. Bo kiedy przyjdziesz tak, to już powiedziałem, Zrozumiesz, że wszystko Jego jest Twoje. Hallelujah. A kiedy to zrozumiesz, będziesz wiedział, że ile masz swoich przyjaciół, którzy potrzebują tego, i zaprosisz ich do tego stołu. A kiedy ich zaprosisz, przyjdzie wielka Rzesza, a w, a w królestwie diabła będzie ubywać. Hallelujah. Przyjdźmy z ufną odwagą. Nie wstydźmy się, nie krępujmy się, nie bójmy się. Odrzućmy wszelkie myśli, które nam mówią, że ty jesteś, nie jesteś godny, jeszcze nie jesteś w tym miejscu, żeby przychodzić tak, już jesteś w tym miejscu. Dlatego, że Jezus Chrystus załatwił to dla ciebie. Hallelujah. On na krzyżu umarł, powiem to jeszcze raz jako refren na koniec. On na krzyżu umarł za moje grzechy, oczyścił mnie swoją świętą krwią. Hallelujah. Jego sińce i rany uzdrowiły mnie. I on mnie usprawiedliwił. Powiedział: Synu mój, jesteś sprawiedliwy. Nic dla ciebie nikt nie ma. Ja był czasami przychodzi z tym dziennikiem gdzieś tam w sznupie. Ale jest usprawiedliwienie, i ktoś podpisał się pod Nim. I ja mogę roześmiać się za każdym razem i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że mam od Ciebie usprawiedliwienie. Wiele nasz krobałem sobie w życiu, ale Ty usprawiedliwiłeś i postawiłeś mnie tam, gdzie synowie i córki Jezusa Chryst Boga Ojca mieszkają. Przez Jezusa Chrystusa się to się stało. I łaska jest za darmo. Nie muszę za to płacić. Chcę Was zachęcić do głębokiej społeczności, kiedy będziecie w waszych domach. Wiem, że to się może zacząć już teraz, ale niech to Słowo mieszka w was. Abyście mogli zwyciężać, abyście mogli przychodzić, abyśmy razem mogli patrzeć na to, co czeka jedni na drugich. Obfitością Bożego stołu się dzielić i gościć się tym, co najlepsze, a u Ojca zawsze jest najlepsze. Halleluja. Niech Bóg błogosławi. Amen.